wbrew pozorom nie jesteśmy w Arabii Saudyjskiej, tylko w Polsce. We wsi Sanie, niewielkiej wsi na Dolnym Śląsku. Wszystko zmieniło się, kiedy w lutym 2018 roku przyjechało tutaj 15 wielbłądów. Przyjechały po to, żeby dawać mleko. To pierwsza w Polsce wielbłądzia farma. Hodujemy je dla mleka, klienci dzwonią, pytają się, zapotrzebowanie rośnie. Panu smakuje? Mi bardzo smakuje, polecam. Można do kawy? Tak, oczywiście. Są to zwierzęta bardzo właśnie przyjazne, aczkolwiek no trzeba do nich dużo właśnie spokoju. Zwierzęta płochliwe i muszą zaufać człowiekowi. Jak odnajdują się w polskim klimacie? Bardzo dobrze. Przyjechał do nas w lutym, był to ten największy właśnie mróz po minus 20 stopni, 15 w dzień. Mleko wielbłądzie jest jak najbardziej zbliżone do mleka kobiecego. Ma bardzo dużo wartości odżywczych. Ono jest dużo bardziej lekostrawne, mniej alergizujące. Ma wysoką zawartość związków mineralnych. Ten pierwszy łyk już za panią? Tak. Jak smakuje? Bardzo dobrze. Bardzo smaczne, wyjątkowo. Muszę przyznać, że nawet lepsze niż mleko kozie i mleko krowie. Widzimy chyba kolację. Znaczy to nie jest kolacja, tylko po prostu... Przekąska. Przekąska, dokładnie. Mam taką propozycję, żebyśmy może weszli tam, gdzie na co dzień mieszkają, dobra? Dobrze. I tam opowie mi pani, jak wygląda kwestia dojenia wielbłądów. Są zwierzętami dość ciekawskimi. Lubią podejść i zobaczyć, powąchać. Lubią, jak się je drapie, dotyka, głaszcze. Ja mogę tylko powiedzieć, jak się doi wielbłądy, bo krowę nigdy nie doiło. Wielbłąda się dość długo doi, bo wymiona ma bardzo, bardzo maleńkie. Doimy je kilka razy dziennie. Podczas dojenia musi być cisza. Dojarka jest dość głośna i boją się. Jedną mamy dopiero zaczęła laktację, więc potrafi nam dać dziennie 3,5 litra. Lubię.